że tak powiem, kręcę z łapy, sobota rano, 1 lipca. No i co? Tak wyszło 300 BAV-te, finalnie. Gra nawet. Poszedł od pierwszego strzału. I nagrywam tak na szybkości, ponieważ dziś przyjeżdża po niego klient. Się okazało, że jakiś widz mojego kanału jest nim zainteresowany. Sorry, że tak trzęsie, ale zakładam rękawiczkę, żeby wyjąć lampę. No i co? Tak reasumując. Kosztowo. Transformatory głośnikowe 1200 zł. Transformator sieciowy, powiedzmy 200, to mamy 1400. Lampy 300B, 600, 2000. 667 to są ruskie, więc mamy 100. Mamy 200. Elementy bierne, no to powiedzmy jakieś 500. Mamy 2600. Do tego trzeba dołożyć terminale głośnikowe. Mamy za 200, no to mamy 2800. I jakieś tam pierdółki plus buda. Powiedzmy, że w 3000 się zmieściłem. Tak wygląda przód. Co najfajniejsze, nic nie brumi, nic nie szumi. Za skrzyneczkę dziękuję Charlie Studio. Za płytę Patrykowi z pod Radomia. Są jeszcze oczywiście, jest gałka, gałka potencjometru, a będzie nowa buda, klient sobie zażyczył, więc już mu gałeczki nie instalowałem, bo trzeba będzie ją, trzeba będzie podfrezować. O. O, jest tu, tak to wygląda. Zobaczmy, jak to jeszcze z spodu wygląda. Lampki. O, ciach. Ojejku, już 10 osób ogląda. Cześć, witam Was serdecznie. No, pokazuję, jak to wyszło z 300 BAVT. Koniec. W tle słyszycie kota. No i tyle, dobra. Odłożę sobie na chwilę. Dobra, już chwileczkę wyjmę ten. O. No dobra, no to teraz zobaczycie. Cześć, 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 cześć. Jak wygląda w środku? Mamy troszkę lepsze trafa. No, wyostrzy tu czy nie wyostrzy? Głośnikowe, ogonowski. Alps na płytce, rezystory w większości B-ślagi, nisikony, kondensatory. Kondensator tutaj, ten w sygnale Mi Flex, czarny, ale powiem Wam, że on jest naprawdę świetnie się tu sprawdza. Podstawki CMC, Teflon, no także dosyć dobra sprawa. No i tak to wygląda z zewnątrz, moi kochani. Przyjeżdża, pograł tydzień, poszedł od pierwszego strzału, przyjeżdża dziś po niego klient. No i taki szybki, powiedziałbym, szorcik z rana przy sobocie. Miłego weekendu, trzymajcie się, wszystkiego dobrego, pozdrawiam Was serdecznie, cześć.